Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ma powody do dumy i radości. W skład jego załogi wszedł 12-osobowy zespół wybitnych urologów, którzy wypełnili lukę po oddziale zamkniętym z początkiem marca tego roku, kiedy to wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia. Zespół pod przewodnictwem profesora Igala Mora rozpoczął pracę z końcem czerwca. Dziś można już mówić o sukcesie. Mogę już powiedzieć dzisiaj po 2-3 miesiącach pracy, że oddział urologii w Wojewódzkim Szpitalu w Legnicy wykonuje wszystko, co się wykonuje dzisiaj w nowoczesnej urologii. Laparoskopia i endoskopia, czyli mało inwazyjne zabiegi, wykonywane są teraz bez ograniczeń, w tym największe operacje urologiczne, jak usunięcie pęcherza moczowego przy zaawansowanym raku pęcherza, czy usunięcie prostaty przy raku prostaty. Wprowadzono też szereg nowych zabiegów, jak chociażby wykonane po raz pierwszy zaledwie wczoraj kruszenie kamieni, czy zabiegi związane z nietrzymaniem moczu u kobiet, których dotychczas nie wykonywano tu wcale. Gama zabiegów w tej chwili jest bardzo rozszerzona, a oprócz tego rozszerzona jest poprzez te nowoczesne metody laparoskopowe czy endoskopowe. Tutaj pacjent leży zdecydowanie krócej, bo są to metody małoinwazyjne tak zwane, prawda? I to jest też ta nowoczesność. Pełne spektrum zabiegowe obecnej urologii pozwala na to, żeby legniczanin w sensie urologicznym został załatwiony definitywnie u nas w Legnicy. Wcześniej było często tak, że jakiś etap zabiegów operacyjnych, leczenia kończył się u nas, bo kończyły się nasze możliwości, nasz potencjał się kończył. Zespół profesora Mora, wywodzący się z Kliniki Urologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, budowany jest od 12 lat. W Legnicy docelowo planowana jest obecność stałej, wyspecjalizowanej kadry składającej się z kilkunastu lekarzy, z których 6 w rotacyjnym systemie będzie na co dzień obecnych na oddziale. Dziś pracuje tu 3-4 urologów. Polska niestety jest w ogonie Europy w tym temacie. I w naszych ośrodkach staramy się pracować w sposób taki, jak pracują nasi koledzy na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych. Dyrekcja Legnickiego Szpitala nie ukrywa, że obecność nowej kadry to dla lecznicy duży krok naprzód w jej rozwoju medycznym. To także prestiż i jakość, stawiające placówkę wśród najlepszych w kraju.